Siemaneczko wszystkim, z tej strony Mikut, zapraszam was na kolejną bitwę od mojego widza, tym razem Squall Leonhard, tego już widzieliście u mnie na kanale. Pojedzie sobie lajcikiem T-37, 6-tierowy light amerykański, następca Chaffiego. Zobaczmy, jak sobie tutaj Squallu poradzi. Powtórka trochę będzie niedomagać, nie wiem czemu miałem tutaj jakieś problemy z grafiką. To jeszcze jest łata chyba poprzednia, więc troszeczkę mi tutaj właśnie straszne pikselozy, może nie pikselozy, ale takie zamazania się pojawiały, gdzie grafika nie jest ostra, nie wiem czemu, to był jakiś błąd powtóreczki, mam nadzieję, że mimo wszystko to nie będzie pomagało, ponieważ akcja tutaj będzie naprawdę fajna i ostra, a Squall wykręci bardzo, ale to bardzo fajny wynik. Jak na razie widzimy sobie Squallu leci tam, gdzie wszystkie medy i lighty powinny lecieć, czyli na góreczkę, fajnie go rzuciło, był blisko, więc z tego skorzystał i sobie tutaj podjechał, żeby ewentualnie świecić to, co będzie jechało od linii 9 lub troszeczkę wcześniej. Widzimy, że się zapuściła tutaj suczka zbyt daleko. Jest i też rudziaszek, którego teraz Squallu będzie doił. To ten się by cofał, ale podjeżdża sobie tutaj ta fałeczka, która też będzie tutaj fajnym celem naszego bohatera. 103 punkty, drugi strzał już wszedł. Wyjeżdżamy, doimy sobie tą fałeczkę, ona jest stokowa, dużo nam nie zrobi, widzimy strzela nam za 59, ale by to wystarczyło, żeby z hełeczka nam zdjąć ładowniczego. Sama ginie pod naporem KW-85, zostaje ta suczka jeszcze 122-44, którą właśnie tutaj teraz Squallu stara się wykończyć, ta się do nas obróciła. Jest i zielona fałka, więc trzeba uważać, niebezpieczny przeciwnik, chowa się za wrakiem. 200 punktów hapsa nam spadło, na razie jesteśmy tutaj sami, mamy wsparcie tylko Leoparda i ciężkiego czołgu, który gdzieś tam z tyłu jest. Więc teraz sytuacja Squalla wygląda bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Pojawił się jest komet zielony, więc ma tutaj bardzo, ale to bardzo duże siły czerwonych. I teraz właśnie dobra decyzja, ucieczka z tego hilla. Nie ma co tam czekać, jeśli jest taka przewaga czerwonych zawodników, to naprawdę nie ma tutaj co kombinować. I tutaj właśnie widzicie teraz błąd graficzny, strasznie taki zamazany obraz. Mimo wszystko nadzieję, że powtórka jeszcze jest w miarę do oglądania. Suczka podjechała tuż nad Squalla. Po prawej na dole pojawia się Black Prince, suczka schodzi pod naporem naszego AMX-a AC-46, a ciężkie czołgi, które kampiły sobie w B0, jak kampiły, tak kampią. Z tego powodu Squallu zajął się tutaj tym Black Prince'em, który próbuje tutaj coś wykombinować. Jedzie tyłem do naszego bohatera, podpała, zgasił się, ale może będzie druga podpałka. Trafienie w silniczek, nie, niestety nie, teraz trafienie będzie, a jest gąska. I trzymamy teraz tego Black Prince'a na gąsce, na razie trafienie sobie w gąskę, teraz na zmianę trafienie w dupkę i w gąskę, nie, jednak cały czas dupeczkę walimy, może się podpali jeszcze raz, jest kolejna podpała, płonie pięknie brytyjski czołg, no i chyba się spali do końca, dokładnie, kolejny frag, pierwszy dokładnie na koncie naszego bohatera i 1800 obrażeń, 4 do 5, 5 do 5, 5 do 6, szybko się ta sytuacja zmienia, widzimy teraz jedzie T-37, chyba nie widzi naszego bohatera w tym, na tej górce, a ten sobie tutaj dziennie stoi i napierdziela wszystko, co mu się pokaże, jest daleko KW, no zbyt daleko chyba, żeby trafić, jednak jednak się nie skusi na tego kawulca. Nad nami tuż sobie stoi Su-152, które zaraz powinno być zdjęte przez jakiś inny czołg. T-37 ucieka, Squall tutaj delikatnie zjeżdża, próbuje jakoś tutaj się wykombinować, żeby jakoś na głowę nie spaść i nie rozwalić sobie tego czołgu. Tam jest z tyłu taki ładny zjazd, właśnie chyba teraz Squall go zobaczył. Widzi Isa raszującego na górkę, więc zaraz mu tam pomoże w walce z ichniejszym Isem. KW-85 skampione cały czas z tyłu, zdejmuje tą suczkę 152. Dziwne, bo gracz zielony, a cały czas stoi z tyłu przy tym TTD-ku. Nie wiem, dlaczego tak postępuje nas. Isz czerwony nie bardzo chce się wyjechać sobie na tego Isa ichniejszego, mimo że ma dużą przewagę hapsów, teraz też trochę bardziej odważył, jak mógł przyjechał z pomocą. Gęsimy tego Iska i chyba nie będzie szans dobicia, a jednak udało się dobić tego fraga. I jedziemy po kolejnego, który tutaj się kręci. T-37 już teraz włączył styczny bieg, ale Squallu go już goni. Od razu pędzi za tym lajcikiem, tam dalej nic nie ma. Może sobie spokojnie tutaj za tym lightem polecieć. Jest jeden strzał, te dwa lighty skupiły się na naszym E25, plus jeszcze rudziaszek przejechał. Będzie dobicie pierwszego lajcika, jest dobicie przez ten obraz mało co widać. Teraz będzie trafienie bardzo ryzykowne, tego rudego pocisk mógł polecieć naszego E25, ale dobijamy rudziaszka. I teraz ten ram drugi, który właśnie zdejmuje naszego E25, będzie padnie mupem, dokładnie Squalla. Tutaj bardzo ładnie go zasłonił sobie swoim własnym ciałem przed tym isem, dlaczego ten czerwony is miałby dobijać naszego fraga. To, co sami sobie wyprostowaliśmy, trzeba sobie tutaj oczywiście zgarnąć. Ponad 2000 obrażeń, 5 fragów, jednego brakuje do Top Gana i 3 cele jeszcze do ubicia, z czego 2 były gdzieś niedaleko. Squall tutaj się delikatnie wychyla, jest i suczka, Squall pojawił się żaróweczka, więc trzeba uważać, 11 500 WN8, więc tu już na pewno bitwa jest
Dobra, fałka za górką, za nią też jest KW-85, widzimy na mapie na F1 ślad po tej fałeczce. I teraz trzeba jakoś tą suczkę wybawić i strzelić tutaj strzał w ten rozwalający się wagon. Nie udało się trafić, tym razem weszło, cały czas nawalamy w tą suczkę, wyjeżdżamy, jeden strzał możemy od niej przyjąć, to jest ta gorsza suczka, jest, podpała kolejna i szósty frag, 3000 obrażeń, 13000 WN8, zostały jeszcze dwa fragi, zobaczmy czy coś jeszcze tutaj w squalu sobie uzbiera, ma już Top Gunna, to już jest tak bardzo, bardzo ładny wynik. Chłopaki tam na naszej bazie nie bardzo potrafią sobie poradzić z tymi dwoma ciężkimi czołgami, więc squal musi wziąć znowu swoje ręce. Wszystko i jedzie już na plecy tej fałeczce i temu KW-85. Fałka na dobicie, KW też podejrzewam dużo hapsów nie miał, dokładnie, nie, jednak ma 625, więc teraz będzie ciekawe, czy Squalowi uda się cokolwiek przebić, jeśli chodzi o tego kabulca. Już ma naładowany pocisk APCR, fałka w ogóle nie patrzy na naszego bohatera, jeden strzał, drugi strzał, fałka schodzi i teraz dopiero KW zobaczyło, że za nim krąży dziki T-37 i zabawa w kotka i myszkę. Okręcamy sobie tego kabulca, ten jeszcze raz strzeli, ale to nie szkodzi. Nie, nie zdąży chyba strzelić. Jej, jeszcze jeden strzał przyjął skłale, ale zdobył sobie ósmego fraga. Ponad 3000 obrażeń i na końcu jeszcze, co ciekawe, zginął od naszego współtowarzysza, od swojego współtowarzysza. Strzelił go dokładnie zielony KW-85. Który cały czas stał w jednym miejscu i na koniec stwierdził, że jednak sobie powalczy. Tutaj od razu wam mówię screena. Taka wstęp do ciemnoty. Williams, albo Williams oczywiście, Williams z kranu Strip. Wiecie co z nim robić. Zapraszam was na wyniki końcowe. Zobaczmy co udało się Squalowi zdziałać w tej bitwie, a tego jest naprawdę sporo. 5 odznak specjalnych, z czego jedno to jest oczywiście masterka. Przy takim wyniku no ciężko byłoby, żeby to było coś jakoś inaczej tą bitwę ocenić niż nad znakiem mistrzowską. 4 pomniejsze oznaczenia złote 9-3, ogień skuteczny, podpalacz, pojedynkowicz oraz brutal, no i 3 takie fajne medaliki, które udało się Squalowi na tym lajcie zdobyć. Radley Walters za ubicie 8 przeciwników, Top Gun za ubicie 6 przeciwników i to ciekawe, duży kaliber na dziale z lajcika. To właśnie Squalu zrobił największy damage, jeśli chodzi o obie drużyny. Lista zabitych i uszkodzonych imponująca, ale sporo tego Squalu musiał nastrzelać. 62975 to są kredyty brutto. 5708 to jest exp na bonusie bez konta premium, ale z bonusem razy 2. Więc już z prostej matematyki łatwo obliczyć, że ten exp na czysto wynosi 1903. Bardzo, bardzo wysoka wartość, jeśli chodzi o mecze randomowe. Rzadko kiedy spotyka się przekroczenie nawet 1600 expa, a Squall tutaj bliżej 2000 niż 1500. Naprawdę bardzo ładny wynik, 1903. Jak mówiłem wcześniej, 8 ubitych. I szatańskie 3666 damage'a zadane przez lajcika prowadzonego przez Squala. Dla porównania ich suczka 100 1500, rudziaszek 1000, ISU 122S 1500. U nas pomieliśmy milczenie. Zobaczmy tego cwaniaka Williams z klanu Strip. 1700 damage'a zadanego z kampiony z tyłu. Dzięki temu tylko ten damage mu wpadł i jeszcze na koniec ubił naszego bohatera. No cóż, wiadomo, nie każdy potrafi grać. Zielona barwa nie zawsze oznacza, że ktoś jest inteligentny. 36 razy wystrzelił nasz bohater, z czego 32 trafiło w cel i z czego 30 spenetrowało, więc na 36 strzałów tak naprawdę 30 było z przebiciem. No powiedzmy, że stosunek wystrzału do przebić nie jest zły. Jak mówiłem wcześniej, damage szatański. Wszystko dzieliliśmy przez 3. Otrzymane trafienia 3 oczywiście wszystkie go przebiły, bo ten czołg nie ma pancerza tak naprawdę, więc ciężko mówić cokolwiek o odbijaniu. Wyspotował 3, 11 uszkodził, 8 zniszczył, 926 to są uszkodzenia po asyście, czyli w spot plus ewentualne gąsienice. Przejechane 2400, bardzo ładny wynik na czysto, a tu dość ciekawe, nie wiem czemu mi pokazało na początku, że tutaj Squalu grał bez konta premium, a wyniki są z kontem premium, widocznie są właśnie z kontem premium, bo coś mi się to dzielenie nie zgadzało, i więc to jest konto premium plus razy 2 za zwycięstwo dnia. Ogólnie na czysto Squalu zarobił 20300, 36000 na amunicję, 5000 na naprawę i 3000 konsumable. Więc i tak wynik naprawdę fajny, no ale wiadomo, na lajtach się nie gra, żeby zarabiać, na lajtach się gra, żeby robić wyniki i taki właśnie zrobił Squalu.
Dzięki serdecznie, Squall, za tą bitewkę. Mam nadzieję, że coś mi tam jeszcze wyślesz. Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych filmików. Teraz trochę tych bitew będzie więcej. Trzeba trochę nadrobić, bo mi się skrzynka zapełniła. A mam bardzo parę fajnych perełek do pokazania. Trzymajcie się ciepło. Cześć!